witam serdecznie. Studio Wylatowo 2006 online kłania się serdecznie. Janusz Zagórski przy mikrofonie i cała ekipa wokół, również goście. Zapowiedzieliśmy w newsie, kto będzie. Jest kilka ciekawych rzeczy. Od razu oczywiście informuję, że piktogramu nie ma, ale jest jeszcze zboże, na którym może ten piktogram powstać. Wielki upał w całej Polsce, również tutaj gotujemy się, więc ta godzina, jeżeli je przetrzymamy, no to będzie nasz wielki sukces. Chciałbym tutaj dzisiaj zgodnie z zapowiedzią przywitać w naszym studio gości z organizacji niemieckiej FGK, organizacji zajmującej się badaniami zjawisk paranormalnych, UFO i piktogramów. Prowadzić tą rozmowę razem ze mną będzie nasz Stefan Zachert, który właściwie w Niemczech przebywa wiele lat i w Polsce zna bardzo dobrze niemiecki. Naszymi gośćmi są Martin, jest Tania i mała tutaj wspaniała córeczka tutaj tego zespołu, która się mam nadzieję sama przedstawi. Bardzo serdecznie Was witamy tutaj w Wylatowie i jednocześnie zapraszamy do wypowiedzi. Skąd przyjeżdżacie, co to jest za organizacja, dlaczego się tym interesujecie, macie te swoje wydawnictwa, tutaj zaraz pokażę bliżej do kamery nasz Stefan. Będziemy niektóre z tych właśnie może zdjęć omawiać, w zależności od tego, co nasi goście tutaj będą chcieli zasygnalizować. Bardzo proszę, Stefan, na razie Ci oddaję mikrofon. Przywitaj naszych gości po niemiecku i te pytania powtórz z mojej strony. Bardzo proszę. Witam wszystkich. Przedstawić, znaczy są to wysłannicy organizacji FGK, czyli Forschungsgruppe Firm Kornkreise, która istnieje od 15 lat już i zajmuje się badaniem kręgów zbożowych w Niemczech, ale również współpracą z badaczami angielskimi i europejskimi. Teraz przetłumaczę. Was kannst du noch sagen von der FGK und von euren Ausflug und Besuch bei uns? Also ich bin seit einem Jahr bin ich jetzt in der FGK und ja, und habe mir mal gedacht, ich fahre mal nach Wylatowo hin, mal die Kornkreise anzugucken. Also Martin jest od roku w organizacji FGK i właśnie postanowił, też był zainspirowany, bo kontakt mam z Frankiem Petersem, od którego są te czasopisma. Dostałem też je od Martina, żeby rozdać badaczom naszym. No i chciał zobaczyć tutaj, jak wygląda sytuacja, że tak powiem, na miejscu live. Kilka zdań o samej organizacji FGK. Ein paar Sätze vielleicht über die Organisation FGK, wenn du Martin sagen könntest. Wann ist entstanden und wie groß ist sie und was eigentlich Versammlungen zum Beispiel und womit sie beschäftigt? Oh, nee, nicht. Vielleicht Tanja kann etwas von sich sagen. Und dann vielleicht die Tochter kann sich vorstellen mit dem Vornamen, kennt sie? Weiß, das ist Celina. Już mi zdradzono wcześniej, że Celina ma na imię. Od siebie chciałem dodać, że właśnie nasi goście pozostają tutaj do końca akcji około tygodnia, może nawet około 10 dni. No i wiemy, że za tydzień mniej więcej jest ta konferencja prasowa na zakończenie, no i ma przyjechać zespół jeszcze z Niedowiary. Także no po prostu FGK to jest w północnej części Niemiec, zebranie mają koło Kassel, a ja raczej miałem raz okazję się wybrać na dość duże zebranie. Wtedy właśnie w roku 2003 też Etiro i Jaskon byli u nas w gości w Monachium, no to pojechaliśmy wszyscy tam. No poznaliśmy sporo ciekawych osób, też Holendra Eda Vossa, którego znałem wirtualnie już częściej.
no i z nim też mam kontakt, a on tłumaczy właśnie na język holenderski i język angielski wydarzenia stąd i to, co ja z obserwacji też na swoją stronkę wstawiam. Przykartkowanie do kamery, bardzo proszę, ja może będę tutaj pomagał Tobie, żebyśmy mogli to właśnie pokazać. Nie wiem, na ile tego reżyserka nam podpowie, czy to będzie dobrze widać. W tej chwili może trzymajmy tą jedno, proszę, trzymajmy, przekartkujmy tak, o właśnie, tak, jeżeli jest dobrze i tak przekartkujmy, to są różne, bardzo ciekawo opracowane materiały. No to nie szkodzi, troszkę to będzie blikowało tam, gdzie coś widać bardziej, bo oczywiście jakieś zdjęcia, bo to jest lepiej widoczne w kamerze. To jest kwartalnik, tak? Czyli to jest 14 rocznik, no to bardzo długo już ukazuje się, prawda? Frank Peters jest redaktorem prowadzącym to, kto jest właściwie szefem tego wydawnictwa? Frank Peters, tak, tak, znana postać, tak. Tutaj jest na przykład, czy szukanie takich, rozumiem, Także to jest recenzja książki Kot Kręgów Zbożowych, taki bestseller ostatnio w tym temacie. Tak, bo to są też różne eksperymenty prowadzone z tego, co wiem, na tym zebraniu, na którym byłem, różnego rodzaju też z energiami, sprawami paranormalnymi, z obserwacjami. O, tu na przykład na lodzie kręgi zbożowe, wzory po prostu tworzone prawdopodobnie przez energię na lodzie. Wzory w kształcie kręgu. Tak. A przez moment widziałem Denikena, który na jakiejś konferencji musiał występować, prawda? Także tutaj jest jakaś, tak, z okazji z tym świętem urodzin specjalna taka, tutaj widzę winieta z jego zdjęciem. Bardzo ładnie, że pamiętają wszyscy o tym słynnym badaczu, który teraz mieszka i po polarizatorze paleoastronautyki, który mieszka w Szwajcarii, prawda? I jeszcze kilka razy może przekartkujemy, tak dla wizualnej strony. Możemy powiedzieć, że życzymy tutaj naszym gościom, tutaj jest słynny Richard Hoagland i słynne głowy na Marsie, głowa na Marsie, później piramidy, jakieś koneksje z piktogramami, pewne święte układy geometryczne, słynna liczba fi, która się powtarza w tych różnych ważnych, powiedzmy, symbolach i ze starożytności we współczesnych piktogramach robionych przez jakieś nieznane na bliżej istoty, aczkolwiek wiemy, że część tych piktogramów robią ludzie. Tutaj sylwetka Colina Andrew, prawda, znanego badacza. I co to jest? Przeczytaj. Coś humorystycznego tutaj wymyślono. Znak ostrzegawczy przed, jak to się nazywa, ci twórcy piktogramu, cropmakersami. Czyli po prostu sylwetka człowieka z walcem z przodu i w trójkącie. W każdym bądź razie będziemy tutaj dziękować za tą krótką chwilę obecności razem z nami, naszym gościom, Stefanowi tutaj za tłumaczenie, za prezentację pism. Jeżeli coś się zdarzy naszym gościom, to myślę, że przyjdą i opowiedzą, co na koniec jeszcze masz jakiś... O, to pokażmy, tak jest. Wydawany jako dodatek do, znaczy chyba do każdego numeru, albo nie, to są coroczne... takie dodatkowe plakaty jako taka ozdoba z co ciekawszymi kręgami zbożowymi albo zdjęciami wykonanymi tam. Świetnie. Dziękujemy w takim razie. Jeszcze raz kamera to przechwyci. Już teraz ja w kadrze będę, na tylko na chwilę, nie o to chodzi, żebym ciągnął moją twarz. Jeszcze raz dziękujemy. Zapraszamy do studia kolejne osoby, które przyjechały do nas od, no ileż, króciuteńko. Tak, zamienimy się miejscami teraz, bardzo proszę, teraz zaprosimy osoby ze mną. To teraz jest Grzegorz, Dawid, zapraszam w międzyczasie, ja w międzyczasie, dziękujemy bardzo. Grzegorz Dawid, który działa od lat, związany z cebufozą.
Prosimy bardzo, jeszcze jedno wolne miejsce z grupy, która przyjechała też w sumie przedwczoraj. Bardzo proszę, tutaj jeszcze tu widzicie, jaki tu jest ruch z tyłu. Cud jest mały, jest Gosia, którą przywiózł tato, osobiście byłem przy tym. Tutaj jeszcze jedna osoba, jak chcesz, to tak sobie siądź sobie, żeby cię było wiesz, obok go z tyłu, albo zmieścisz się koło Gosi, jesteś szczupłą osobą, dacie sobie radę. I tam jeszcze z tyłu, o proszę, to takie są warunki polowe, nie ma co udawać, że tu mamy miejsce, tyle miejsca, bardzo dobrze tak siedzicie. Ja teraz przekażę mikrofon do was, tam z tyłu poproście kolegów, żeby nie krzyczeli, dobrze? I po kolei po prostu dwa zdania o sobie. Kto skąd jest, dlaczego tu przyjechał, czy coś dziwnego mu się zdarzyło w życiu, dobrze? To może od młodzieży, na końcu Grzegorz będzie tutaj już bardziej doświadczony badacz z pewną już tutaj znajomością tematu. Bardzo proszę, po kolei. Witam was wszystkich, ja jestem Artek. Przyjechałem tutaj przede wszystkim jako gość, natomiast zdecydowanie bardzo interesuję się zjawiskami paranormalnymi i tu mam okazję zobaczyć coś takiego. Przede wszystkim zobaczyć piktogramy i mam nadzieję, że kiedy tu będę, zobaczę je. Ja się nazywam Kuba, ja przyjechałem z Krakowa, tutaj przyjechałem głównie z ciekawości dla dobrej zabawy, którą mam nadzieję, że tutaj zaraz znajdę tutaj. Może ufolotków, których pewnie tutaj nie znajdziemy, ani piktogramów, to może będziemy się tutaj dobrze bawić. I tyle o sobie. Mam na imię Andrzej i przyjechałem tutaj, tak jak Kuba, z ciekawości, no i chciałem zobaczyć UFO. Jak, no, nieważne czy znajdziemy je czy nie, ważne, że znalazłem tutaj nowe znajomości. Jestem Gosia, przyjechałam z Jaworza koło Bielska Białej i jestem tutaj dlatego, ponieważ intuicja mi kazała. Od dziecka interesuję się tym wszystkim. Zawsze wszyscy mówili, że mam może coś wspólnego z kosmosem i po prostu myślę, że jestem we właściwym miejscu i o właściwym czasie. Witam wszystkich, ja się nazywam Grzesiek, przyjechałem z Dębicy, jestem członkiem Centrum Badań Zjawisk Anomalnych. Tu może powiem parę słów o naszej organizacji. Jest to organizacja o zasięgu ogólnopolskim. Centralę mamy w Krakowie, oddziały w różnych województwach. Działamy od 1998 roku. W tym czasie udało nam się zarejestrować kilkaset przypadków. Tak dopowiem, że oddział podkarpacki zarejestrował ich ponad 100. Z takich najsłynniejszych rzeczy, które tobie się udało zarejestrować, zbadać, co utkwiło ci w pamięci jako badaczowi. Może to jest związane z wylatowym, może z innym miejscem, może właśnie jakaś ciekawa historia z wylatowa, którą badałeś, bo byliś 2 lata temu, pamiętam, żeśmy tutaj nam współpracowali. No i w ogóle z terenu Polski tam przecież, gdzie mieszkasz. O wylatowie to powiem później, bo jeszcze jak wrócimy do tego tematu. Natomiast jeśli chodzi o mój region, czyli tam Podkarpacie, bo my mamy oddziały, więc generalnie tam w tym terenie się działamy, no to takie spektakularne przypadki to w miejscowości Rzeszów, gdzie mieliśmy w 97 na 98 w noc sylwestrową rejestrację VHS z kilku miejsc Rzeszowa. Obserwacja z Będzicy Nockowej, to jest taka miejscowość niedaleko Ropczyc, gdzie przez kilka godzin były obserwowane różne obiekty. No i oczywiście teraz jesteśmy w trakcie badania obserwacji z Rzeszowa, gdzie jest materiał VHS z obiektem dyskoidalnym. I obserwacja z Lubziny, kiedy dosłownie na dniach zgłosili się do nas świadkowie. Tam zajmuje się tym teraz na miejscu Arek Miazga i mam nadzieję, że po powrocie to będziemy rejestrować. Dziękuję, na razie poproszę Ciebie o zostawienie, zostanie w studio z nami. Młodą ekipę wymienimy na Marka Marcinkowskiego, jeżeli ja dobrze zapamiętałem jego nazwisko, to też dzisiaj do bazy przyjechał. Jeżeli jest, to go tu w międzyczasie już poproszę go o przywołanie. A tutaj jeszcze za pulpitem sterowniczym w reżyserce siedzi nowa osoba, która też po raz pierwszy pojawiła się tutaj i chce, żeby parę zdań powiedziała o sobie. W międzyczasie tutaj się ta ekipa wymieni. Dobrze, bardzo proszę troszeczkę o sobie, o tutaj swoich planach na wylatowo. No, mam na imię Krzysztof, przyjechałem z miejscowości Rawicz. Przyjechałem tu dlatego, że się interesuję właśnie zjawiskami paranormalnymi oraz ciekawości. Nie kryję, że się miło zaskoczenie, naprawdę to jest miła atmosfera i fajne przeżycia można tu zdobyć. No, zwłaszcza nocą. Fajne obserwacje i w ogóle jest miła atmosfera. I co można by jeszcze powiedzieć? No, trzeba tu po prostu być i przyjechać.
I czuwamy bez przerwy po prostu. Chyba wszystko. Tak, przyjmuję mikrofon, siadam. Został tutaj nam na razie, nawet się może przesiądzie nam tutaj Grzegorz. Mamy tutaj jeszcze o czym rozmawiać. Grzesiu, 2 lata temu właściwie, jak tu byłeś dłużej, czy 3 lata to będzie, 3 to będzie 2003 rok, tak. Też ciekawa. Powiedz bliżej, jak ją zapamiętałeś, jak ją dokumentowaliście tutaj, także to był czas, kiedy powstała formacja Motyl, prawda, u Zaryskich, później powstała formacja, bo ty byłeś, jeżeli byłeś w 2003 roku, to była... Tak, tak, ja wiem, ale ja mówię tak, jeżeli byłeś w 2003 roku, to czy drugim byłeś? Drugim i trzecim, czyli chcesz powiedzieć o 2002 roku. Zacznijmy wcześniej, dobra, bardzo proszę. A więc w 2002 roku przyjechaliśmy tutaj pod wspólnym takim projektem Wylatowa 2002. No a my przede wszystkim skupiliśmy się na obserwacji pól i rejestracji przypadku z udziałem Noli. No i tak się stało, że sam miałem okazję właśnie zaobserwować 20 lipca razem z moim kolegą z Legnicy Damianem Trelą. Tutaj też świadkiem był pan Adam Piekut i jeszcze tam szereg innych świadków. No tą obserwację wykonaliśmy w godzinach nocnych, około północy. Świadkowie byli rozlokowani w 3 różnych miejscach. My byliśmy akurat na balkonie, jedna ekipa była na drodze i jeszcze trzecia ekipa, około 10 osób było na polu i generalnie widzieliśmy to samo, chociaż każdy widział troszeczkę inaczej, bo na przykład ja widziałem dużą kulę, 3 razy większą od księżyca, to jest wielkość pozorna. Natomiast ludzie w polu widzieli podobnych rozmiarów kulę, z tym, że jakby odciętą od góry. Natomiast jeszcze inni ludzie z drogi widzieli zupełnie jakieś rąby, kwadraty, tego typu obiekty. No oczywiście na gorąco wszystko to w bazie na miejscu rejestrowaliśmy. No i mogę powiedzieć, że na 99% to zjawisko nie było udziałem ludzi czy sił natury. Czy było to UFO w sensie, że były to obce istoty? Nie wiem. W każdym razie było to coś, czego na dzień dzisiejszy nie można wyjaśnić. Jasne, to była bardzo mocna obserwacja, ponieważ było tam wielu świadków. Na ten moment, ponieważ wzywaliśmy tutaj kolegę Marcina, Marka, przepraszam, który właśnie jest już tutaj, może poprosimy cię teraz do studia. Kamera też odpowiednio zaraz cię zobaczy, jak wchodzisz. Jesteś w Latowie po raz pierwszy, jest tam miejsce wolne, to sobie może zajmij koło naszego Grzegorza. Zaraz parę zdań właśnie o tobie. Już ci daję mikrofon, bardzo proszę, skąd jesteś, no, dlaczego tu przyjechałeś, czy masz jakieś ciekawe ze sobą doświadczenia z UFO, czy z zjawiskami paranormalnymi, czy piktogramami, jak długo tu będziesz, jak patrzysz na Wylatowo w ogóle, bardzo proszę. Dzień dobry, nazywam się Marek Marcinkowski, przyjechałem z Zielonej Góry, tam studiuję, zajmuję się UFO od około 9 lat. Przyjechałem tutaj, aby zaobserwować kręgi bądź obiekty, które je tworzą. Zajmuję się tym zjawiskiem dosyć mocno już od jakiegoś czasu. Doświadczyłem kilku obserwacji obiektów tam z moich okolic, tam gdzie mieszkam, koło Polkowic, tam w okręgu KGHM-u, tych terenów przemysłowych. No jest ich kilka nagranych i zaobserwowanych. To wszystko w miarę. No właśnie tak skromnie mówisz, to są rzeczy, które do tej pory nie były przez siebie ujawniane. Sami jesteśmy zdziwieni, że coś trzymasz, że tak powiem, za nadrzut od kilku lat. I nie pokazujesz tego choćby na największej właściwie w Europie w tej chwili imprezie cyklicznej UFO Forum, gdzie kilkaset osób zawsze wiosną się zbiera, aby zbilansować swoje obserwacje, doniesienia z innych miejsc, prawda, badania, różnego typu wydarzenia, więc mam nadzieję, że wiosną 2000 już w tym wypadku 7 roku będziesz mógł przyjechać i pokazać przynajmniej część swoich materiałów.
Wrócę tutaj do rozmowy z Grzegorzem, ponieważ już tutaj był i dwa lata pod rząd, więc myślę, że łatwiej mu jest o pewne refleksje. Jak widzisz, Grzegorz, czekamy na piktogram. Zakładamy, że może nie powstać. Zawsze coś kiedyś się zaczyna i kończy. Nigdy nic nie trwa wiecznie, więc nie jest to dla nas jakaś sytuacja, no, która by nam po prostu podcięła nogi, bo spodziewaliśmy się, że w którymś momencie to się skończy. Wystarczająco dużo w ciągu tego miesiąca zdarzyło się dziwnych rzeczy, obserwacji, nawet ta ostatnia noc, znowuż kolejna, jak to się mówi, piłeczka do tego ogródka z tą obserwacją. My dzisiaj będziemy pokazywać taki krótki materiał filmowy, gdzie między innymi Asia i kolega opowiadają z okna, gdzie widzieli ten obiekt, prawda. Później szukaliśmy oczywiście w rejestratorze śladów tego, będą o tym mówili. Ale właśnie, zanim przejdziemy do tych konkretów, filmików różnych, w tym również z wyjazdu z naszego studia Tomka Karbownickiego. Dzisiaj powiem, że go nie ma, bo go rzadko widać, przecież jest za reżyserką, ale żegnaliśmy go i dziękowaliśmy za jego wspaniałą pracę. To będzie w tej części filmowej za chwilę. Właśnie, jak sądzisz? Ja wiem, że to jest wróżenie z fusów, czy masz jakąś intuicję, powstanie, nie powstanie, jeżeli nie powstanie, to jak to czytać? No, wiadomo, jakie tu sobie pytania teraz w bazie zadajemy. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy powstanie, nie mam żadnej intuicji, chociaż chciałbym, nawet z tego względu, żeby sobie to obejrzeć, no, w ten sposób. Natomiast ja się tutaj bardziej nastawiam na rejestrację obserwacji, bo uważam, że może nie tyle to jest ciekawsze, co może nam więcej powiedzieć o naturze tutaj tego obszaru, tego nawet i tych kręgów, prawda? Nie wiem, kręgi zbożowe jako takie interesują mnie, chociaż nie jest to główne pole mojego badania. Mam nadzieję, że jednak będzie. Z chęcią nawet bym tutaj poszedł i sobie pobadał, prawda? Bo tam cały sprzęt już ze sobą przywiozłem. No ale nie wiem, no czekamy dalej. Kiedy mówisz o sprzęcie, który przywiozłeś, mam nadzieję, że właśnie on wywoła troszeczkę tutaj działanie tych sił tworzących znaki zbożu. To znaczy co, no? Kompas, coś więcej? Jakieś podstawowe, co znaczy podstawowe, powiedz? To podstawowe rzeczy, czyli metry, kompasy, liczniki. Mamy licznik pH, czyli dostosowości gleby, no i różnego rodzaju takie pomocnicze rzeczy, typu jakieś woreczki, pojemniki, na to wszystko magnes nawet się znalazł, gdyby w razie czego jakieś opiłki. No i takie jeszcze inne drobne rzeczy, tak. Dobrze, więc jak widać, kolega jest przygotowany do tego, żeby powstały piktogramy tutaj dzisiaj i wczoraj była taka też różna ciekawa sytuacja związana z badaniami radiestezyjnymi. Zadawano pytania, tutaj się pojawił Heniusz Topczyński, miejscowy radiesteta, i zaproponował taki eksperyment. Poszliśmy na pole, powiem krótko, jego odczyty różdżkami różnych pytań, no, były takie dość różne, ale w jednym przypadku jednak był zdecydowany powiedzieć, że według niego do końca tego sezonu jednak piktogram powstanie. Generalnie on tutaj mieszkając był w każdym piktogramie, nie mylił się specjalnie w tych swoich prognozach, jeżeli się mylił, to raczej w datach powstawania piktogramu, bo wcześniej też tam projektował, prognozował w poprzednich latach i mówię, pomylił się tylko w datach, więc mam nadzieję, że teraz nie chodzi o datę, tylko o sam fakt. Zobaczymy też, inne osoby w bazie miały takie historie sprzed, ja wiem, nawet miesiąca, dwóch, trzech, kiedy takie skojarzenie padało, że piktogram będzie wylatowie 27 lipca. Mamy jeszcze kilka dni, specjalnie to wywołuję, żeby zapamiętać, jak się okaże, że powstanie, to będziemy tego człowieka tutaj pokazywać, nie będzie się wstydził tego, że miał taką, nazwijmy to, taki impuls, taką myśl. Teraz to się raczej do tego nie przyzna. Tutaj Asia też sygnalizowała, że też tak jej troszeczkę to po głowie chodzi. No wiecie, jak to jest, no jak się zbliża ten moment, kiedy to się skończy, każdy z nas jakoś tam, no, projektuje to wszystko, myśli o tym, oby dobrze myślał, oby coś się stało. Jak się nie stanie, to jeszcze raz powtarzam, badamy nie tylko piktogramy, ale i zjawisko UFO, i mamy tutaj bardzo dużo rzeczy. Przypomnę, 1 sierpnia o godzinie 17 w remizie strażackiej odbywa się wielkie podsumowanie, konferencja prasowa połączona ze spotkaniem dla wszystkich mieszkańców Wylatowa i innych osób zainteresowanych. Zjedzie się tu wiele osób, między major Makieła, z sensacyjnymi materiałami dotyczącymi spraw z wojskiem związanych. No i przypomnę też takich zapowiedzi, że nie rozstajemy się jeszcze w wakacje. 26-27 sierpnia, przepiękne miejsce w Polsce, Góra Ślęża koło Wrocławia, w Sobótce jest schronisko pod Wieżycą i zaraz obok Dom Harcerza. I tam takie bardzo kameralne, ale przepiękne spotkanie muzyczne, dźwiękowe, harmonia kosmosu,
przy minimalnych kosztach dla każdego typu 10 zł będzie można zauczestniczyć czymś zupełnie niepowtarzalnym, pięknym. Będą tam medytacje, będą bębny, będą, prawda, gongi, będzie muzyka kosmiczna. Tutaj z Marcinem Kaczmarkiem przygotowujemy to wydarzenie. Mam nadzieję, że nam się tam, że nam się zbierzemy w jakąś większą grupą. Nasz program nie kończy się. Jak zapowiedziałem wcześniej, mamy materiały. Naszym kolegom dziękuję bardzo za wizytę w studio. Jednocześnie zaraz przejdziemy do przekazania Wam materiałów filmowych nagranych wczoraj i dzisiaj. Zaczniemy może od nagrania, no, powiedzenia sobie do widzenia naszemu Tomkowi Karbownickiego, który tutaj wykonał olbrzymią pracę w naszym studio, nie tylko, że zaaranżował stronę internetową i ułożył całą jej wewnętrzną architekturę, ale też wykonał tutaj dużą pracę razem z Mateuszem, oczywiście tylko innymi osobami, z Romkiem Tabaką, no ale wszyscy wiemy, że tutaj był głównym reżyserem technicznym całego tego wydarzenia. W momencie, kiedy tutaj nasz kolega zaraz przełączy na laptop, tam koledzy troszkę dokonają pewnego zaciemnienia jeszcze w studio, żeby było lepiej widać. Zapraszam na kilka chwil jeszcze z Tomkiem Karbownickim, tam też wyjeżdżał Marcin Izera, jeszcze jedna koleżanka Monika, także w kadrze tam się powinni też złapać. To było bardzo sympatyczne, że mogliśmy ich odwieźć na dworzec do Mogilna, zobaczyć, prawda, jeszcze ich machających na koniec z wagonu. Tomek cały czas mówi, że będzie nas słuchał, oglądał więcej zdalnie jeszcze z Opola, gdzie mieszka, wprowadza różne materiały, które będzie nam trudniej, będzie nam pomagał w prowadzeniu portalu. Także serdecznie Cię, Tomku, pozdrawiamy. I jeżeli kolega jest gotowy tutaj na laptopie i nasz kolega tutaj Hubert za kamerą, to za chwileczkę właśnie obraz pójdzie na dworzec w Mogilnie. Najpierw wyjazd z bazy, prawda? Ja od czasu do czasu parę słów powiem, bo tu będzie musiał przyłożyć mikrofon, żeby było słychać też, co tutaj się krzyczało i mówiło. Bardzo proszę, jeżeli jesteśmy gotowi, światełko, prosimy, zgasimy światełko tutaj u nas w studio, bardzo proszę, będzie może też dobrze i jeżeli dobrze widać, bardzo proszę, prosimy już o materiał. W razie czego będziemy korygować jeszcze pewne rzeczy. Pamiętajcie, że działamy w bardzo rewolucyjnych warunkach. Tu na razie na laptopie widzicie po prostu na razie panel do dostępu. Zaraz kolega tutaj będzie klikał, aby nam to się odpaliło dosłownie na godzinę przed audycją. Myśmy to jeszcze zgrywali razem z innymi materiałami i w tej chwili zobaczcie jeszcze tak. Słynny Grzegorz, który tutaj wywoływał i śmiech, i kontrowersje. Widzicie, Marcin Izera, wsiadłem do samochodu. Grzesiu też wyjeżdżał. Grzesiu wyjeżdżał później. To już jesteśmy w Mogilnie. W tej chwili zmierzamy na dworzec. Kasa. Każdy liczy dokładnie grosiki, ile kosztuje bilet, student, bo jest studentem informatyki nasz Tomek, więc wiadomo, tak powiem, że kasy odłożył tylko tyle, ile żeby wrócić do domu na styk. Słynny dworzec w Mogilniu jest słynny, ponieważ bardzo wiele osób przecież musi przejść przez ten dworzec. Oczywiście skromny, stary dworzec, na pewno jeszcze wymagający dużych inwestycji, no ale w dzisiejszych czasach kolej, jak wiecie, jest bardzo biedna. Jest sympatycznie, wszystko tam działa jak trzeba, jest bardzo sympatyczna pani w kasie, a tu Marcin Izera widzicie, tak. Duży plecak Tomka, no to było wszystko, co zabrał ze sobą, ale spędził to ponad 3 tygodnie, więc to mu starczyło. Także mieliśmy jeszcze 15 minut z opóźnienia, w związku z tym mogliśmy dłużej porozmawiać na spokojnie. Rozmawialiśmy z Tomkiem o planach, o tym, co będziemy robić z naszą telewizją od jesieni. Zadeklarował daleko idącą pomoc, udział w tym naszym projekcie dalszy. Jak wiecie, zapowiadamy tutaj realizację programu ze studia we Wrocławiu, dalej współpracę ze studiem w Lesznie. Deklarowaliśmy i apelowaliśmy o zakładanie mini studiów w całej Polsce, gdzie wystarczy Skype, prawda, kamerka internetowa, dobre łącze i już praktycznie biorąc możemy się, będziemy się łączyć, tak jak tutaj łączyliśmy się z Kolonią na przykład, z różnymi osobami. No więc bardzo gorąco oczywiście, wiecie jak to jest w tych dniach lipcowych. Ostatnie tutaj jeszcze rozmowy i miałem okazję jeszcze te kilka zdań zamienić z Tomkiem właśnie na peronie.
i wjeżdża pociąg na tor, prawda, jeszcze ten moment jak zawsze przed odjazdem. Tomek zaczyna normalny rok akademicki, był na trzecim roku, więc zostało mu 2 lata studiów, jest informatykiem, myślę, że z tą praktyką między innymi w Latowie i wiedzą wyniesioną z uczelni, jego pomoc w sprawach takich jak UFO, zjawiska paranormalne bardzo, bardzo, bardzo się przyda. Tutaj wiele osób go polubiło, mało mówił, nie był chętny do jakichś wywiadów, chciałem zrobić wywiad, ale nie bardzo chciał. Lepiej się czuje w pracy niż w gadaniu, jak mówi, no i bardzo dobrze. Tak, ten postój pociągu w Mogilnie to jest zaledwie 2 minuty, więc tutaj dużo nie czekaliśmy, zresztą był opóźniony. No i w podróż. Potem po nim zaraz w sumie po 15 minutach pojechał Marcin Mizera pociągiem w inną stronę. No i potem oczywiście jeszcze Monika. Będzie następny materiał, tutaj on jest przygotowany, ja tylko go zapowiem. Dzisiaj w nocy spędziliśmy praktycznie wiele godzin na słynnej wieży widokowej w Dusznie. Praktycznie spaliśmy tam gdzieś do 5 rano. Robiliśmy próby z nadawaniem sygnału, byliśmy tam z Romkiem Tabaką, z całą grupą tutaj właśnie nowych naszych gości, uczestników w bazie. Krótki materiał właśnie z tej pięknej wieży widokowej. W nocy może było mało widać, ale nad ranem zrobiliśmy zdjęcia, panoramę, między innymi Walatowa udało się chwycić. Bardzo proszę o ten materiał, w tej chwili właśnie kolega będzie odpalał ten plik i będziemy słuchać i oglądać. Słyszycie pompowanie po prostu naszego, Mateusz pompuje oczywiście materac, żeby tam się na tej podłodze z desek można było przespać. Te małe, ledwo widoczne światełka, to znaczy tam daleko, to oczywiście są światła, na przykład Mogilna, po prawej stronie były światła Trzemeszna. I to jest ta wieża słynna, te 2 punkty teraz takie świetne, to jest ta nasza wieża, wszyscy wiedzą, ta wieża po prostu związana z telefonią komórkową, którą rozpoznajemy z daleka i jest naszym drogowskazem, kiedy jeździmy po różnych okołowratowskich takich miejscach, to zawsze patrzymy trendy na wieżę, żeby nie zbłądzić, bo tutaj jest masa takich małych szos, małych po prostu krętych dróg. Tutaj Romek, jak widzicie, próbuje uruchomić dostęp, mamy tutaj kartę Blue Connecta, dzięki czemu mogliśmy tam oglądać internet na jego laptopie, łączyliśmy się i oglądaliśmy naszą stronę, inne strony internetowe, sprawdzaliśmy, jak to wszystko wygląda tam. Cała ekipa, jak widzicie tutaj, troszkę ją widać w tym najtrzocie, jednak dużo to daje, w pełnej ciemności jednak troszeczkę widać. I tutaj taki moment, kiedy kolega próbuje zrobić fotografię, panoramę w nocy, a to zrobił kiedy indziej, nie było burzy, gdzieś indziej zrobił takie piękne zdjęcie, przy okazji się pochwalił. Właśnie 15 sekund, po prostu czekałem, aż mu coś głośno. To jest godziny. Tu kolejna próba połączenia, słyszycie nawet takie piszczenia, to właśnie jest dowód na to, jak tam to się łączy. Udało się nam generalnie połączyć, obejrzeć naszą stronę stamtąd. To było oczywiście próby, ćwiczenie. A tutaj taki incydent zaistniał. Zadzwonił Rekrokowski, że coś nad nami wisi. No ale posłuchajcie, to skończyło się humorystycznie. Do ciebie, wiesz? Ja jeszcze tylko kontrolę na łączy zrobił. Poczekaj. Myśmy zorientowali się, że to może być latarka. Nasze latarki. On myślał, że to jest UFO. No, zaświeciliśmy latarkami. Tak. Niestety to samo. No dobra, ale to niestety fałszywy alarm, dobra. No właśnie, fałszywy alarm, po prostu on dzwoni na komórkę, mówi, że widzi UFO nad naszą wieżą. Tym UFO okazały się nasze latarki, szybko to zostało wyjaśnione. Ale było trochę emocji, jak zawsze w takiej sytuacji. Teraz też latarka. Jeszcze raz sprawdza. To się zgadza? Pilnujesz to? No dobra, już co, dobra. Cześć. A to już ranek.
wczesny ranek, jeszcze słońce w tym momencie nawet nie było tutaj na horyzoncie, ale było już jasno, dopiero wystawało i próby też moje, najpierw to tak pokazywaliśmy wokół tego miejsca, zboże skoszone oczywiście, bardzo pięknie to wygląda, to są duże łany zbóż, duże pola, duży areał, to jest przepiękne miejsce, rzeczywiście widok jest jakoś na 360 stopni, można oglądać te okolice w promieniu kilkudziesięciu kilometrów dosłownie, stąd zbudowano taką pierwszą, ładną wieżę widokową wreszcie, zresztą na koniec ją zobaczycie z zewnątrz, no i tutaj widzicie ta słynna wieża, to jest naprawdę świt, widzimy ją tutaj zupełnie przyzwoicie, jej światła, szukałem jakiegoś punktu odniesienia, żeby na bazę trafić, to nie takie proste. Moja kamera Digital 8 Sony ma zoom 25, zoom optyczny oczywiście. Na początku miałem z tym kłopot, żeby ją zlokalizować, tą bazę, tak patrzę, czy później to się udało. Na razie, jak widzicie, szukam tutaj obiektywem. Później była przerwa, tutaj jak zawsze poglądają nas koledzy z ekipy, jest tutaj Maciek i Radek, no zaglądali nam dosłownie do śpiworów, jak to się mówi. Ja też spałem i wiem, że nie filmowali, bo to później zauważyłem, jak filmowali naszego Mateusza, jak ja się obudziłem pierwszy. No na razie nie ma na to rady. I koniec końców bierzemy tutaj jakąś taką poprawkę na to, że... O i patrzcie, to teraz tutaj to światełko, to jest samochody, które zjeżdżają, słynna szosa, właśnie Gniezno, Inowrocław i teraz, jeżeli teraz widzicie, to mamy tutaj taki czerwony budyneczek, nie wiem, czy mogę go pokazać jakimś długopisem, czy to może na początku tylko palcem wskażę, to jest to miejsce, czerwony dach, musicie na moment po prostu to lokalizować. Ten czerwony dach to jest dom pana Skuleckiego. No i ta nasza ekipa, która wytrwała do końca, samochód nasz patrolowy i jak widzicie ta wieża z tymi filmowcami, którzy też tam nas jeszcze filmują. Jeszcze ostatnie przejście jest Gosia właśnie i to słońce, to już było troszeczkę wyżej, na tym się skończył ten materiał. To na chwileczkę zatrzymam, żeby zapowiedzieć jeszcze raz. No więc widzicie, jakie tutaj ciekawe mamy sytuacje, nawet jak nie ma piktogramu, jest to cały czas przygoda, szukanie nowych miejsc obserwacji. Kolejnym materiałem jest krótka wypowiedź Asi, tutaj jednego z kolegów, którzy widzieli dzisiaj około 3.30, jak dobrze pamiętam, coś, co uznali za niezidentyfikowane, jakąś kulę światła. Są pewni, że to nie było światło samochodu, są pewni. Sprawdzali na rejestratorze, tutaj było to sprawdzane, niestety oprócz tego samochodu nic więcej nie widać, czyli jak gdyby tak, oni wzrokowo tą kulę widzieli, na rejestratorze jej nie ma, samochód widzieli, na rejestratorze samochód jest, mała zagadka, jak na żywo to komentowali dzisiaj już dzień, bardzo proszę, puścimy ten materiał. Zawiesiło się tutaj niestety. Na pewno nie za drzewami, tam gdzie jedzie samochód, bo tam mamy drzewa i to prześwituje. A ona nam się pojawiła tak jakby powiedzmy na wysokości tutaj tego naszego statku kosmicznego. Przeleciała takim, tak bardzo płynnie, samochód tak nie jest w stanie przejechać, tak szybciutko płynnie, zatrzymała się tak jakby na wysokości powiedzmy pustaków i znikła. To trwało ile sekund mniej więcej? No, ciężko powiedzieć. Tak się zajęło po pięciu? Może trzy, cztery, to tak jest, wiesz... Zanim my zaczęliśmy się zastanawiać, czy to był samochód, czy nie był samochód, chociaż raz powiedział, że to nie było żadne. Miał lunę. I później ile jeździły dalsze samochody, które skręcały i każdy miał lunę i z tyłu światła czerwone pozycyjne, nie? Tak, to był właśnie ten materiał. Możemy w tej chwili zapalić tutaj nasze światła w studio. No, zazdroszczę nawet takiej obserwacji każdemu, kto po prostu ją zaliczył. Na koniec naszego programu, bo już teraz jest taka zona część archiwalna, pokażemy materiały, które nagrywane były w poprzednich latach. Jak wiecie, co jakąś audycję przedstawiam tutaj materiały z archiwum multimedialnego JZ, czyli mojego archiwum. Ono oczywiście jest stopniowo rozbudowane. To, co jak klikniecie, tam się znajduje. Oczywiście jest tylko skromną częścią tego, co jest do wystawienia. Potrzebny jest czas, żeby to zmontować. Nie jest zagospodarowany jeszcze rok 2004.
2005, tym bardziej z wyjątkiem tylko piktogramów, które zostały pokazane w specjalnej płytce właśnie, gdzie wszystkie historie piktogramów zebraliśmy na jednym właśnie CD-ku, na jednym DVD też, i tam jest historia 2004 piktogramów, 2003, 2 aż do 2000 roku. Natomiast pozostałe ciekawe wydarzenia ciągle czekają na swój czas, ale to, co działo się na przykład w latach 2003 czy wcześniej, jest naprawdę nie gorsze. I dzisiaj na zakończenie naszego spotkania wybraliśmy takby dwie pozycje, troszkę fakultatywnie. Zaczniemy od nagrania, które powiedzmy jest nam też bliskie psychologicznie, ponieważ obserwacje tej dziwnej kuli światła miał przed wielu laty ojciec naszego Bolka Kuli, którego przecież wszyscy znają. To było naprawdę dawno temu i kilka lat, jak byliśmy właśnie w domu u nich tam w Kunowie, poprosiłem go o wypowiedź i rzeczywiście nam krótko to wszystko opowiedział. Asystował jeszcze w tym wywiadzie właśnie jego syn Bolek. Materiał ten przygotowany jest na DVD. Jeżeli tutaj Mateusz ma to wszystko gotowe, proszę o przełączenie. Na koniec się jeszcze spotkamy, aby się pożegnać. To było gdzieś tak o 4 nad ranem. Wie pan, to wyjście, tak stanąłem sobie tutaj. Tak patrzę przed siebie i pod tego mostu taka czerwona, taki ciemny czerwień kula. Prosto na mnie. Pod tego mostu. Tak mnie zamurowało, tak patrzę prosto na nią i ona też tak do mnie się może przez 4 sekundy zbliżała. I tutaj może 15 metrów ode mnie, dosłownie przede mną, zmieniła kierunek tam na szosę. Tak pod kątem nawet prosty. I gdzieś tam nad wodą. I takie było moje w ogóle doświadczenie całe z tym zjawiskiem związane. To jest za kula, to jaką miała wielkość? To jak nieraz pan widzi księżyc, taki czerwony jak jest nieraz. To coś takiego, taki rozmiar. Jak blisko podleciała do pana, tak nie wiem. No, odległość jest może z 15 lat. To bardzo blisko. No i nic nie czułem. Tak nic nie czułem? Nic nie czułem. Tak, nawet tak, nie wiem, tak odczułem, że bo tak się rozglądałem tam i to tak spod tego mostu dosłownie, tak zauważyłem, jak spod mostu. Nie jest wysoka, niska, tylko spod tych okrągłych tych, spod mostu. Ani gorączki żadnej nie odczułem, ani nic. Ta sama barwa była cały czas. Białe? Nie, czerwono. Tylko, że to światło tak już tak nie, żeby biło na mnie światło, czy gorączkę. Temu i tak księżyc nieraz taki jest czerwony, jak zachodzi. Wiecie, jak w ogóle jest, nieraz jest taki czerwony. To wszystko. Powrotem do kadru, jeżeli można, rzeczywiście, tam są różne następne pliki, zaraz poprosimy tutaj kolegę, żeby przygotował następny plik. Proponujemy teraz materiał Waldemara Gniatka, wystąpienie, właściwie siedział na kocu, ciekawe snu refleksje w 2003 roku na temat UFO, istot duchowych, na temat właśnie piktogramów. Był fragmentem jego wypowiedź była fragmentem filmu tego właśnie, wylatował nic niezwykłe, ale w tym wydaniu jest to dużo obszerniejsza wypowiedź. I znowu zapraszam w tej chwili na wypowiedź Waldemara Gniatka z Poznania na temat właśnie duchowości, piktogramów i UFO. 2003 rok nagrania. Waldemar Gniatek z Poznania jestem. Zajmuję się uzdrowieniem duchowym i energetyzowaniem ciała ludzkiego. Pomagam w ten sposób też. Co sprowadziło Cię do Wylatowa? No, tutaj już od 4 lat się pojawiam, bo poczułem potrzebę zaistnienia w tym miejscu ze względu na pojawiające się kręgi
Jest to bardzo znaczące według mnie wydarzenie, jeśli chodzi o powstawanie tych kręgów właśnie w takim miejscu, gdzie działały kiedyś zakony benedyktynów. To ma jakiś tam związek na pewno. To jest sprawa duchowa i tylko i wyłącznie duchowa. Także przypuszczalnie energię tutaj sobie tworzą kanał wejściowy, gdzie jest taki spokój i gdzie była jakaś tam działalność zakonów. Tak to odbieram. Praktycznie 4 lata temu miałem kontakt wzrokowy z obiektami latającymi. Wielokrotnie to było takie dość jakby przebudzenie następowało, gdyż to się pojawiało codziennie, co drugi dzień, różnie to było. W każdym razie przez cały rok dość dużo takich było pokazów obiektów latających, które nawet na zadane pytania pokazywały, udowadniały jakby światłami, fleszami w koło tego obiektu, że są z innego wymiaru, czyli całe niebo fleszy powstawało w koło obiektów latających. One były przezroczyste, oświetlone różnymi kolorowymi światłami, także ja nie widziałem sylwetek tych statków żadnych, ale na przykład na pozdrowienia ręczne odpowiadały światłami właśnie, dość takimi diamentowymi, mocnymi wibracjami światła, rozszerzające się światło. Kręgi mają bardzo duży związek z kosmosem, ale z duchową stroną istoty duchowej, czyli najprawdopodobniej z naszymi poprzednimi wcieleniami, inkarnacjami i całym wszechświatem. Tutaj się tworzą jakieś przejścia całego wszechświata i to jest powód, że tu to się dzieje. To znaczy może nie dlatego, że tu, tylko ma to wpływ na rozszerzającą się świadomość ludzi w tej chwili, na przemiany, jakie zachodzą na Ziemi, duchowe, bo nie wiem, czy wszyscy rozumieją, ale duchowość polega na pracy sercem przede wszystkim, miłość, ogólna miłość człowieka, do natury, do roślin, do zwierząt. Tak to wygląda. Więc i co odczuwasz w kręgach? Znaczy, w pierwszych kręgach nie bardzo odczuwałem. Czułem jakieś tam pieczenie na plecach, mimo że było pochmurne niebo. To czułem pieczenie ze strony pleców i się okazało później na zdjęciach, że od strony pleców, jak ktoś mi robił zdjęcia, jest jakaś istota duchowa. I to się ujawniło na właśnie w kształcie światła promiennego schodzącego z nieba. I to były takie jakby pierwsze odczucie cielesne. Bardzo dobrze zresztą się czułem, wzmocniony, nie spałem w każdym razie po pobycie na kręgach w ogóle. Nie chciało mi się spać do rana, tak jakbym był doładowany energetycznie. Następne wydarzenia, różne tam kręgi w następnych latach były, nie pamiętam wszystkiego, jakie odczucia, ale ostatnie może powiem, że na ostatnich jest dużo silniejsza wibracja, jeśli chodzi o przekaz energetyczny. Czuć to w mrowieniu ciała, na przykład w zawirowaniach nad głową, takie dość mocne. Każdy inaczej to odbiera, więc trudno mi powiedzieć jak inni, ale też ze słyszenia to ludzie dziwnie się czują. Niektórzy nawet mogą osłabnąć do tego stopnia, ale to nie szkodzi, bo to wzmacnia później. Także jakby oczyszczenie następuje. Przede wszystkim ta energia ma wyzwolić większą wibrację dla wzrostu świadomości ludzi. I każdy, kto tu przybywa, przenosi to dalej do swojego środowiska. To nawet nie jest konieczne, żeby tu cała Polska wjechała, tylko ci ludzie, którzy przenoszą z całej Polski, oni to przeniosą tą wibrację z takich kręgów. Każdy znak ma swoje jakieś tam znaczenie. Teraz by trzeba było się omawiać ze znakiem, że taki znak ma takie. Ja wiem, jakie mniej więcej
znaczeniem każdy znak i to od razu odbieram. To znaczy od razu to rozumiem. To w tych piktogramach, czyli to jest znak od jakich istot? To jest od istot duchowych, wyższych, można to określić do źródła, czyli do źródła, z którego ludzie pochodzą, czy dusze ludzkie pochodzą. Gdyż akurat wszyscy chyba wiedzą, że pochodzimy od jednego Boga i w tej chwili w czasach przemian na Ziemi jest to spektakularnie jakby pokazywane przez te istoty, że nie jesteśmy sami, że nie jesteśmy pępkiem wszechświata, że nie jesteśmy jedynymi, że istnieje ten świat duchowy faktycznie, że po śmierci ludzie połączą się razem z krewnymi, czy no będzie, jakby kto tam chciał drugi. W każdym razie to jest typowo duchowa sprawa. To są wysokie istoty duchowe ze źródła, czyli tu się nawet mogą pojawiać takie istoty, jak w religii są podawane. Nie jest to związane z religią, ale takie istoty mogą się pojawiać. Jaka jest przyszłość wylatowa i to tego, co tu się dzieje? No, jeśli chodzi o... Na pewno to się będzie pojawiało do 2012 roku, według mnie. Będzie się to nasilało, zresztą na całym świecie to się będzie nasilało. Tutaj dość mocno to jest przekazywane. Ze względu na duchowość w ogóle Polski, bo nieprzypadkowo też jest papież z Polski pochodzi i zawsze to widać, jakie przemiany wprowadza na świecie papież. I tu to jest, duża rola jest jego w tym, mimo że Kościół tego jakby nie wypowiada się na ten temat, to zrozumieją też niedługo i hierarchie kościelne, że to są sprawy bardzo potrzebne, które się dzieją i że te przemiany zachodzą pod wpływem właśnie miłości Chrystusowej, ogólnie można powiedzieć. To spływa dosłownie miłość boska tutaj. Co to spowoduje? No, spowoduje to, że ludzie się, te kręgi w ogóle, one promieniują częstotliwością dość mocną i energie, które tu się pojawiają, niewidzialne wręcz dla oka, będą powodowały to, że ludzie zaczną się zmieniać niezauważalnie. Oni nie zauważą tego, w jaki sposób się zmienią. Ta częstotliwość tak działa, że świadomość się na tyle podwyższy, że niektórzy zaczną bardziej postrzegać nadzmysłowo i zaczną dostrzegać coraz więcej, ale muszą być do tego przygotowani wibracyjnie, czyli ta wibracja z kręgów będzie przekazywała tą częstotliwość podnoszącą, będzie podnosić, aż ludzie zaczną dostrzegać te rzeczy. Co to da? To da inne postrzeganie świata, Ziemi i zrozumienie, że Ziemia jest jedyną matką, naturą dla ludzi, że jesteśmy jednym właściwie z Ziemią, jesteśmy związani i nie możemy tego niszczyć. A jak do tej pory to jest tylko... To jest właściwie krytyczny stan z Ziemi w tej chwili. Tak, teraz jesteśmy już ponownie i na koniec. Mamy tutaj już końcówkę naszego programu. Te kilka minut, które zostały do tych 60 minut, pozwolicie, że po prostu co nieco skrócimy. Jest tutaj naprawdę bardzo gorąco. Szykujemy się na kolejne patrole. Troszkę tych materiałów archiwalnych zostawimy jeszcze na inną okazję. Jeszcze kilka dni, proszę pamiętać, nadajemy nasze programy do końca lipca. Zamknięcie 1 sierpnia będzie wielkie podsumowanie tutaj w remizie. Również to podsumowanie postaramy się nagrać i jeszcze wystawić na stronę. Także trzymajcie się razem z nami. Życzymy sobie wszyscy, żeby piktogram powstał, żeby było dużo manifestacji UFO, akurat ten finisz, żeby był bardzo ciekawy. Ciągle pracujemy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję ekipie w studio. Jak zawsze Mateusz Tabaka, jest Romek.
McKay pozdrawia przy okazji, dziękuję McKayowi za tą muzykę, którą ilustruje te materiały archiwalne. Przypominamy McKayowi, że robimy ten koncert 26-27 sierpnia właśnie pod Wieżycą na Ślęży, żeby tam komunikował się z naszymi wykonawcami. Tutaj ekipie jest Hubert, też był za kamerą. Nowi koledzy, których się nauczę jeszcze niedługo wymieniać, z nimi nazwiska jeszcze nie zapamiętałem. Czołem, cześć, do zobaczenia jutro o 20:00.